Na Facebooku. Masz trzy główne opcje na Facebooku, trzy takie miejsca, w których możesz promować swój kurs online. Możesz to robić prywatnie, czyli na swoim prywatnym profilu, ale pamiętaj, że tam nie wolno sprzedawać. Kolejne miejsce to fanpage, czyli firmowa strona Twojego biznesu. I trzecie miejsce to grupa związana z Twoją branżą. Są dwa rodzaje grup, także zostań. Zaczynamy. Notatniki w dłoń. Pierwsze miejsce, o którym mówiłam, to profil prywatny. I jakie mamy tam możliwości? Możemy stworzyć post publiczny, bo jak wiecie na pewno, tworzymy posty i możemy zaznaczyć, jak bardzo publiczny lub niepubliczny będzie to post. Czyli może być dla znajomych, dla znajomych znajomych, dla nas tylko widoczny lub publiczny, lub są też ustawienia niestandardowe. Mam nadzieję, że mnie widzicie, jeszcze muszę to sprawdzić. Chyba mnie było widać, jakby co to piszcie. Cześć Karolina. Napiszcie, czy mnie widać i słychać, bo akurat nie sprawdzałam, czy z prezentacją mnie widać, ale myślę, że tak. No więc pierwsza kwestia to ten post publiczny. Możemy sobie w nim różne informacje wstawić, ale pamiętajcie, żeby nie sprzedawać. To jest taka cienka linia, więc no, trzeba to zrobić umiejętnie. Kolejne miejsce to zdjęcie w tle. Tam możecie wstawić grafikę lub zdjęcie z napisem, że właśnie macie kurs sprzedaży, tylko właśnie chodzi o to, żeby tam nie sprzedawać. Trzeba zrobić to umiejętnie, żeby Facebook nie uznał, że wy sprzedajecie. Kolejne miejsce to zdjęcie wyróżnione. Macie tam w profilu prywatnym możliwość wstawienia 9 zdjęć i można to bardzo fikuśnie zrobić, także polecam wykorzystać to miejsce. Kolejną sprawą to na przykład udostępnienie materiałów z fanpage'a, bo na fanpage'u najczęściej myślimy, że mamy tą naszą firmę, ten nasz kurs tam sobie promujemy, no ale można udostępniać też materiały właśnie z fanpage'a na profil prywatny. I ostatnia rzecz, której tutaj, akurat tutaj Wam chcę o niej powiedzieć, to prezentacja innymi słowy bio w profilu prywatnym na Facebooku. Jest taka sentencja króciutka, którą możecie tam wpisać. Jeśli chodzi o właśnie Facebooka prywatnego i fanpage, to stworzyłam kiedyś taki audyt, w zasadzie to jest audyt Facebooka. I jeśli napiszesz komentarz, to powinnaś dostać wiadomość prywatną z linkiem do tego audytu. To jest taka grupa, w której właśnie wstawiłam to nagranie. I tam dowiesz się wszelkich informacji na temat tego, jak ustawić, co ustawić na swoim profilu prywatnym i na fanpage'u, aby były to profesjonalne miejsca. W tej wiadomości dostaniecie również możliwość zapisu na newsletter i wtedy będziecie mogły otrzymać dostęp do tego nagrania bezterminowo, o, w ten sposób. Kolejne miejsce, czyli fanpage. Jest to firmowa strona Twojego biznesu. Warto zwrócić uwagę na zdjęcie w tle. Na fanpage'u możecie sprzedawać, także już tam śmiało. Więc zdjęcie w tle, tam można wstawić informacje o tym, że macie kurs online i że go promujecie, tak? Czyli promujemy tam. Można promować go oczywiście w postach tradycyjnie. Jest wiele różnych rodzajów postów, bo są to i nagrania, i wideo, i grafiki, i zdjęcia, i tym podobne rzeczy, także posty na fanpage'u. Jak już stworzycie taki post, nagranie czy cokolwiek innego, możecie podpiąć to na górę, czyli żeby wyświetlało się w pierwszej kolejności, jeśli ktoś przechodzi na feed waszego fanpage'a. Kolejna rzecz to na przykład stworzenie wydarzenia, tak jak tutaj, dołączyłyście do mojego tutaj live'a, dlatego że wstawiłam wydarzenie i zaprosiłam was na to wydarzenie. Kolejna rzecz to przycisk call to action, o którym zaraz Wam więcej opowiem. I to były darmowe przykłady promowania się na Facebooku, na fanpage'u. Kolejna rzecz, ale już płatna, to reklama na Facebooku i to jest bardzo obszerny temat, o którym tutaj się nie będę rozwodziła, bo też nie jestem nawet specjalistką w tym temacie. Czyli macie tutaj pięć opcji, ale to są rozbudowane opcje, tak? Pięć opcji. Jest tego oczywiście więcej, ale to będzie w materiałach dodatkowych po zapisie na newsletter. I teraz przychodzę do przycisku call to action. Kiedy wejdziecie sobie, nie wiem, czy będziecie widzieli kursor, mam nadzieję, że tak, pokazuję Wam. Na fanpage'u macie tutaj taki przycisk niebieski, prawda? Jeśli go klikniecie prawym przyciskiem, możecie ustawić, dodać przycisk do strony po prostu. I tutaj macie możliwość ustawienia czegoś takiego jak sprawdź cenę.
I wtedy pojawi Wam się właśnie tam na górze sprawdź cenę, czyli tam będziecie mogły podlinkować sobie stronę, do której chcecie przekierować osoby, które są zaciekawione Waszym kursem online, który to właśnie tu próbujecie. Jeszcze raz powtórzę, że dostęp do darmowego audytu Facebooka, czyli właśnie ustawienie tych wszystkich, czyli Facebooka prywatnego i fanpage'a otrzymacie w wiadomości prywatnej, jeśli skomentujecie ten tutaj live. Będzie mi bardzo miło. Jeśli skomentujecie również to po czasie, to również dostaniecie tą wiadomość. Nie będę tego wyłączała. Kolejna opcja to grupa i ona ma dwie możliwości, bo są grupy branżowe i są. Możecie stworzyć też własną grupę, czyli możecie skorzystać z grup, które już są stworzone, albo stworzyć własną. Jeśli chodzi o grupy branżowe, to są tak zwane grupy biznesowe, które zrzeszają osoby zainteresowane podobną tematyką, którą wy się zajmujecie, jeśli taką właśnie wybierzecie. I teraz co możecie zrobić na takiej grupie branżowej, biznesowej? Możecie się przywitać i tam najczęściej, może zacznę od początku, każda grupa powinna, najczęściej ma regulamin. Ten regulamin trzeba przeczytać i dowiedzieć się, czy jeśli jest taki post grupowy na przykład o przywitaniu się, także przywitaj się i wtedy możesz się wypromować, bo to też jest tak, że kiedy się witacie, to możecie się promować, bardzo często tak jest, ale przeczytajcie regulamin każdej grupy. U mnie można się promować przy przywitaniu, na mojej grupie wirtualnie pomocne, do której zapraszam. Możecie się przywitać i tam promować i w czwartki mamy również takie posty cykliczne, w których zawsze są po prostu promowane, tak, wasze biznesy. I o tym właśnie mówię, czyli link party, w takich grupach możecie wziąć udział w link party, czyli takie właśnie taki post cykliczny, w którym można się promować. Czasami jest tak, że można promować swój fanpage, czasami można promować swój produkt, czyli na przykład swój kurs online i wtedy wykorzystać to miejsce jak najlepiej. Ważne, żeby na grupach merytorycznie komentować, bo to jest też wasza promocja, waszej osoby, bo pamiętajcie, kurs online to jedno, ale wy jesteście jakby twarzą tego kursu, więc ważne, abyście pokazywały swoją wiedzę również na grupach. Ja bardzo często tak robię i nie ukrywam, że kiedy wracam do tego, bo też mam bardzo dużo innych zajęć i jeśli wracam do komentowania merytorycznego, wierzcie mi, że najwięcej osób zainteresowanych współpracą ze mną do mnie przychodzi. Tak samo może być z waszym kursem online. Pomagaj innym, czyli to, co ja tłumaczę od dawna i co jest w mojej krwi po prostu płynące, czyli pomoc innym, pomaganie, bardzo to lubię i sami jesteście na pewno o tym przekonani, same jesteście o tym przekonane na pewno. Nieraz, kiedy ktoś mnie o coś pyta, ja zawsze odpowiadam i zawsze staram się pomóc, chyba że jest to jakieś takie pytanie, które po prostu na nic miłego nie kieruje, no to troszkę staram się ominąć takie komentarze, no bo wiecie jak to jest. Nie można sobie dać wejść na głowę. Także pomaganie innym też bardzo dobre przynosi skutki w promowaniu siebie czy kursu online. Kolejna rzecz, na takich grupach możecie tworzyć ankiety i te ankiety są zdecydowanie lepsze niż na fanpage'u, bo na fanpage'u możecie stworzyć ankietę, która ma tylko dwie opcje. Na grupie możecie wypunktować różne możliwości dla waszych potencjalnych klientów i nie ukrywam, że bardzo chętnie ludzie klikają w to, bo to wystarczy tylko kliknąć najlepszą opcję, która was dotyczy, tej osoby, która będzie pomagała wam może w wybraniu jakiejś opcji związanej z waszym kursem online, o czym właśnie mówię tu dalej, czyli daj wybór, czyli możecie na przykład zapytać taką grupę, która jest związana z waszym tematem, tak? Zapytać taką grupę o to, jaki tytuł kursu by ich bardziej przyciągnął, albo jaki kolor czcionki jest bardziej czytelny w tym, co wam się w materiałach takich tworzyć, albo jaki font jest lepszy do czytania dla tych osób. Kolejna rzecz to na przykład zrobienie live'a gościnnego, czyli tak jak ja na przykład również wystąpiłam w grupie Digital Girls Kaśki Żbikowskiej, czy na przykład u Sylwii Stein w Zostań Specką. Też myślę o kolejnych, ale w tym momencie nie mam aż tyle czasu, więc warto robić live gościnne, ponieważ te grupy was mogą poznać, tak? Często różne grupy są o wiele większe od waszej grupy, jeśli swoją macie, o której zaraz będę mówiła. Kolejna rzecz to tworzenie wydarzeń na danych grupach, tylko musicie zapytać po prostu administratorkę, czy możecie, nie? Bo to jest jednak jej grupa i ona tworzy wydarzenia dla swojej grupy, a jeśli wy chcecie, to lepiej, żeby zapytać, tak? Czy są jakieś pytania do tej części? Teraz przejdę, zobaczę, co tam u was. Cześć Renata, cześć Julia. Czy są jakieś pytania do tej części? Może ja to tak sobie teraz
I poczekam chwilę. Czy są jakieś pytania? Czy jest coś niejasnego i trzeba wyjaśnić? Zaraz oczywiście przechodzimy dalej. Dziękuję za serduszka, dziękuję za obecność. Chyba nie macie pytań, jakby co, to oczywiście piszcie. I przechodzimy do dalszej części. Już będzie króciutko. Własna firma, własna grupa, tutaj możesz więcej, bo to jest twoja grupa, jak ją stworzysz. Oczywiście opcje są bardzo podobne do tych, które były tam, na tamtej grupie, na grupach innych branżowych, tak? Czyli przywitajcie się merytorycznie, komentujcie, pomagajcie innym, twórzcie ankiety, dajcie wybór, twórzcie wydarzenia. I teraz rzeczy, które dają wam, to jeśli macie grupę własną, to daje wam większą swobodę wy, na przykład. Podpinanie ogłoszeń, czyli wasz post może zostać podpięty na samą górę i oznaczony jako ogłoszenie, czyli z lewej strony, jeśli oglądacie na komputerze swoją grupę, to z lewej strony macie ogłoszenia i tam właśnie wskakuje to, co tam sobie podepniecie. To jest tak samo jak na fanpage'u, gdzie podpinacie i to ląduje na samej górze grupy. Na fanpage'u, na górze fanpage'a. I teraz tak, na grupach branżowych również jest to możliwe, ale trzeba by zapytać, czy administratorka uważa to za coś ważnego i czy mogłaby podpiąć, tak? No to już jest kwestia też do pytania, ale ja bym nie próbowała. Kolejna rzecz, która odróżnia własną grupę od grupy branżowej, to przeprowadzanie wyzwań swobodnie, bez spiny. Możecie sobie przeprowadzić wyzwanie, które będzie później kierowało do waszego kursu online, do sprzedaży i tak dalej. Czyli to jest bardzo angażujące zajęcie. Sporo jest do zrobienia przy zorganizowaniu wyzwania, ale jest bardzo, nie ukrywam, bardzo efektywne. I ostatnia rzecz, jaka jest tutaj taką większą swobodą, jeśli masz własną grupę, to organizowanie webinarów, czyli już takich typowo webinarów sprzedażowych, w których możecie jakby wyedukować pewną grupę osób, tak? Na przykład swoją grupę lub osoby, które zaprosicie do grupy na webinar i tam możecie właśnie gdzieś tam zapromować i sprzedawać swój kurs online, przy czym to jest jedna z opcji darmowych, tak? Bo ogólnie webinary warto robić przez zewnętrzne programy typu Zoom i tym podobne, ale to też jest rozwiązanie, które warto rozważyć. Jeśli chodzi o webinar, to oczywiście ja już jestem w trakcie prac nad takim pakietem webinarowym, taki asysta webinarowy, jeszcze nie wiem, jak to nazwać, pewnie was podpytam tu na fanpage'u. I tam, jeśli to będzie pakiet, który będzie skierowany do osób, które nigdy w życiu nie robiły webinarów, ale chciałyby właśnie w ten sposób promować swoje kursy online i po prostu uwielbiam ten produkt, po prostu jest super, ale jeszcze będę z wami dyskutować i ulepszać go. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś pytania do tego wszystkiego? Renata, na razie jeszcze nie. I teraz, czy do grupy zapraszamy wszystkich, czy tylko osoby, które były na kursie? Renata, to zależy od tego, czego, może tak zrobimy, żebyście mnie widziały lepiej. Czy do grupy zapraszamy wszystkich, czy tylko osoby, które były na kursie? To zależy, do czego użyjesz grupy, bo możesz zrobić grupę, tak jak ja na przykład, grupa Wirtualnie Pomocne, w której zrzeszasz osoby pośrednio związane z kursami online, tak? Ja zbieram osoby, zrzeszam osoby, które są związane z pracą zdalną i to bardzo często są osoby, które też będą planowały lub planują lub nie wiedzą, jak zacząć tworzyć kurs online, więc ta grupa służy mi do tego, tak? Twoja grupa, która miałaby być dla kursantów na przykład, to też jest dodatkowa opcja, to jest dodatkowa opcja do kursu, tak? Czyli właśnie grupa, która będzie pomagała, zrzeszała osoby, które są kursantami i którym ty będziesz poświęcała czas w tej właśnie grupie i pomagała w trakcie prowadzenia tego kursu, bo to jest dużo różnych możliwości. Kwestia jest taka, do czego będziesz potrzebowała tej grupy, tak? Ale jeśli chodzi o promowanie, czyli początkowy etap, zanim będą kursantami, to warto sobie stworzyć taką grupę i wybrać cel dla tej grupy, tak? Co ona ma dla ciebie przynieść do twojego biznesu, do twojego kursu online? Jak, na jakim etapie budowania wszystkiego będzie ta grupa dawała się jakąś wartość, tak? Dla ciebie, dla twojego biznesu. Także są to, mówię, każda sytuacja jest indywidualna, więc jeśli potrzebujesz jakiejś rady, to napisz po prostu do mnie na priv i będziemy rozmawiać, bo
to też trzeba sprecyzować, co, do czego się ta grupa, tak? To, co powiedziałam. Dobrze.